Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 22 lutego i dzisiaj będzie o tym wapnie, które mi przywieźli. Wapno przywieźli 19 stycznia. Tu wam wrzucę te zdjęcia na przebitkach. W filmie z serii Rolnik kieruje, jak jechałem na Śląsk, wam mówiłem, że się minąłem z gondolą z wapnem, która do mnie jechała. To jest ta gondola. I ona wiozła do mnie wapno. Kierowcy przez telefon mówiłem, że według mnie lepiej będzie cofać z drogi, chyba że chce sobie zawrócić na podwórzu, więc jak oceni, że da radę, to niech sobie zawraca. No i ocenił, że da radę zawrócić, no i gdzieś tutaj w tym miejscu stanął. Musiał przyjechać kuzyn klasem, go stąd wyciągnąć, bo ja byłem w trasie, jak wam już mówiłem. No i to podwórze wygląda tak, no teraz już lepiej, no ale ono całe było przekopane, nawet się gdzieś kuzyn klasem zakopał, jak go ciągnął. Tutaj też są ślady, no po bojowisko, tutaj tej górki nie widać. I tam też klasem nakopane było, także no, jakby kierowca nie posłuchał i cofał z drogi, to prawdopodobnie byłoby się bez ciągnika. No tak to no, po bojowisko na podwórzu jest do tej pory, no bo cały czas pada, nie ma jak tego wyrównać, się błoto robi i się rozjeżdża to wszystko po tym, jak ta ziemia została ruszona przez klasa i przez gondolę. Godzinę się z nią męczył i w końcu udało mu się ją dociągnąć za budynki, tylko nie w to miejsce, które chciałem, bo trochę inne przyszykowałem na to wapno. Jak widzicie, jest wysypane tutaj, a miało być wysypane tutaj. Ładnie maszyny poprzestawiałem, jaki się porządek teraz zrobił. Jeszcze opchnąć ten kultywator i tu prawie czysto będzie, no i złom wywieźć. Te maszyny, co tu wstały, przewiozłem tutaj. Utopiłem też 30, jak przedstawiałem tą włókę, nie mogłem stąd wyjechać. Włóka brony, chwastownik i jeden kultywator. Muszę to powystawiać na sprzedaż. Za szopą tutaj wygląda ładnie. Porządek się zrobił i wapno jest wysypane tutaj, cała łódka planeką przykryte. No i trochę w tym filmie o tym wapnie chciałem powiedzieć, a mianowicie jaki mam plan. W tamtym roku było z bukowej, teraz jest wapno z morawicy, bo bukowa drogo się ceni i podobno morawica lepiej zmielone ma to wapno. Za tą gondolę zapłaciłem 3900, coś koło tego. Tutaj wam napiszę, ile było ton i po ile płaciłem za tonę. Też cena, wiadomo, uzależniona od odległości od kopalni. Im bliżej, tym taniej, bo to w głównej chyba mierze na cenę tego wapna się składa transport, bo wapno samo w sobie nie jest drogie. No i jaki jest plan na to wapno? Dlatego je zamówiłem teraz, ponieważ nie ma dużo zamówień, więc towar jakościowo bym obstawiał będzie lepszy, bo się kopalnie nie śpieszą z produkcją. I no, cena też słyszałem, że chyba od marca idzie trochę do góry, parę złotych, no ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. I też planuję je rozsiać teraz na wiosnę. No właściwie już powinno być rozsiane,
ale cały czas deszcze, błoto w polu. Wapno musi być rozsiane chyba koło miesiąca przed nawozem, bo wapno blokuje, jak dobrze pamiętam, fosfor. Także musi być w miarę dość spora przerwa między rozsiewaniem wapna a później fosforu. W planie mam rozsiać to wapno na tej działce, na której będą sadzone ziemniaki, i na wszystkich tych działkach, na których będzie siana kukurydza. Czyli tam jest 24 hektary, no może być ciut więcej. Za tym kawałkiem są tam 2 hektary zostawione na kukurydzę, i tam, gdzie rok temu była, czyli też 2,24, czy dwa, nie, tam jest 2,33 chyba. Czekam na dobre warunki. No, w sumie ziemia była zamarznięta, ale z dwóch powodów nie rozsiewałem wtedy, ponieważ czasu nie miałem, nie znalazłem wtedy. No i też stosunkowo krótko ta ziemia była zamarznięta. Szybko te mrozy mijały. A druga kwestia, pole po orce, planuję rozsiewać 60, więc to trochę by mnie wytrzęsło na tych polach. Także czekam, aż ta ziemia trochę obeschnie i wtedy będę rozsiewał. Po żniwach muszę zrobić też próby glebowe, jak tam pH wzrosło, bo chyba poprzednie robiłem z 2 albo 3 lata temu, gdzie było na poziomie tutaj chyba około 5, a walczę o pH na poziomie, już wam mówię jakim. Tutaj mam fajną grafikę, jak się składniki przyswajają w zależności od pH gleby. Także najlepiej, jak widzę na tej grafice, koło 7 mieć. Azot, fosfor, potas, później jest siarka, wapń i magnez. Przyswajalność tych składników wzrasta im większe pH, no ale tutaj macie dalej żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, no to przyswajalność tych składników spada im wyższe pH. Także na tym wykresie widzę, że najlepiej koło 7 to pH trzymać. I taki jest mój cel. Na poprzednich badaniach było 5, to do 7, no kilka lat mi zajmie, żeby podnieść. Dlatego no, często wapno kupuję, bo to w sumie w miarę tania inwestycja w plon w stosunku do tam azotu, fosforu i potasu. A jeżeli pH będzie niskie, no to ta przyswajalność, jak widzieliście, fosforu i potasu też będzie niska. Tutaj jest 5, 5,5, no to zobaczcie, jest z połowę mniejsza, nawet może i więcej niż przy 7. Także walczę o plon, wapnując gleby. W tym miesiącu mi się raczej już nie uda, bo jest 22 lutego już, no ale w marcu możecie się spodziewać filmu z wapnowania z moich pól. I myślę, że to wszystko już, także standardowo. Jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. 2 filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.